Witam wszystkich bardzo serdecznie, bardzo ciepło, moi drodzy. Mariancello z tej strony. No już jakiś czas się nie słyszeliśmy. Dlatego też postanowiłem dać o sobie znać w postaci kolejnej wideolekcji, na której to omówię Wam moją własną partię, graną całkiem niedawno w internecie. Tutaj na zupełnie nowym portalu. Na portalu Internet Chess Club, czyli internetowy klub szachowy. No do tej pory już testowałem takie platformy jak chess.com, Lichess.org, a tym razem postanowiłem spróbować swoich sił na zupełnie nowej platformie, na nowym portalu Internet Chess Club. No polecam, fajny interfejs, dosyć wygodny, jak najbardziej grywalny. No dobrze, ale do rzeczy. Graliśmy tutaj 15 minut na wszystkie posunięcia, na każdej ze stron. No i ja tutaj, mając bielki koloru białego, zdecydowałem się rozpocząć tę partię ruchem E4. Na co mój przeciwnik odpowiedział pion C5. No i mamy do czynienia z obroną sycylijską. Ja gram podręcznikowo dalej. Skok na F3, kontrola centrum i mój przeciwnik w tym momencie gra pion D6. Mamy obronę sycylijską, wariant Najdorfa. No ostra gra się zapowiada. Ja tutaj mogę już grać do centrum swoim pionem z kolumny D. No i tak też czynię. Gram tutaj na D4, następuje pobicie, scena D4, odbijam skokiem. Mój skok fajnie w centrum. No i teraz tak naprawdę w grę wchodził ruch pion E5, by wygonić tego skoczka. Ewentualnie skoczek C6 albo skoczek F6. I tak też zagrał mój rywal, z atakiem oczywiście na tego pionka, na E4. No jak tutaj bronię pionka w sposób bardzo prostolinijny, rozwijam skoczka na C3, teraz już wszystko fajnie się broni. No i mamy teraz ruch pion A6 z planem pion B5, następnie goniec na B7 i kontrola tej długiej przekątnej. No ale nie podobał mi się ten plan, chciałem tutaj zdusić go w zarodku i zagrałem już w tym miejscu pion A4. Teraz już pion B5 nie przechodzi ze względu na bicie. Mój przeciwnik nie może wbijać, no bo leci wieża na A8. No dobra, grę tutaj mój rywal kontynuuje, rozwija kolejną lekką figurę, dobra, skoczkę na C6. Mógłbym wymienić te skoczki natychmiastowo, no ale po odbiciu tak naprawdę u czarnej wszystko gra. No i już nie mam tego fajnego skoczka w centrum. Postanowiłem tutaj zachować i rozwijam kolejną lekką figurę do gry. Gońca na E2. Mój przeciwnik gra teraz pionem na E6, robi sobie lukę tutaj, aby wcielić do gry swojego czarnopolowego gońca na E7, co będzie poprzedzone zapewne krótką roszadą. Ja rozwijam swojego czarnopolowego gońca tutaj na E3, tutaj planowany wcześniej ruch goniec E7, ja gram hetman D2, no i tak naprawdę trzymam rywala w szachu, no bo teraz wchodzi w grę ze strony białego roszada zarówno krótka, jak i długa. Mój rywal roszuje. No i ja postanawiam teraz troszeczkę zaryzykować. Nie ma ryzyka, nie ma zabawy. I roszuję tutaj w tę stronę. No tutaj strategia na tę grę jest prosta. Moje piony ruszą na króla, na flance tutaj królewskiej, a piony przeciwnika ruszą tutaj, na moje. Kto pierwszy, ten lepszy. Taka jest taktyka, jeśli roszady zostaną wykonane w dwie przeciwne strony. No to zwróćmy uwagę na to, jak partia była kontynuowana. Mój rywal w tym miejscu zagrał hetmanem na C7. No, dość takie popularne miejsce dla hetmana, jeśli chodzi o tę pozycję, o to ustawienie. Zrównany tutaj na jednej linii z moim królem. No dobrze, no ale ja dostrzegam tutaj możliwość pchania pionów. Pchania pionów na wrogiego króla. I nie tracę ani chwili dłużej. Gram pion F4. Tutaj pioneczki będą szły na wrogiego króla. Tutaj grabiły wszystko, co napotkają na drodze. No tutaj tak naprawdę czarne nie skończyły jeszcze w pełni rozwoju, no bo tutaj jeszcze jedna lekka figura nie została rozwinięta do gry, ten goniec na C8 i dlatego też mój przeciwnik rozwija tego gońca tutaj na D7. No ale tutaj tak naprawdę to jest wolne, to nie jest dynamiczne. Ja tutaj gram pionem z kolumny G tym razem, na G4. Zwróćmy uwagę, jak moje piony dynamicznie tutaj coraz bliżej króla podążają. Bo tak naprawdę kto pierwszy, ten lepszy. Wygląda na to, że chyba będę tutaj o krok przed moim rywalem. No dobra, teraz mamy tak naprawdę zagranie pion H6, co nie jest tutaj chyba najlepszym zagraniem. No ja rozumiem, tutaj jakaś luka dla skoczka, tak aby mógł tutaj zająć pole H7 i brać czynny udział w obronie króla. No ale ja mogę już teraz pchać piona z kolumny G na G5. No i tak naprawdę już tutaj wywieram presję. W tym miejscu mój rywal pobił z H na G5. Mógł bezpośrednio odejść skokiem tutaj na G7. No ale ja wtedy bym pobił z G na H6. I całkowicie otworzył tą kolumnę G dla moich wież. Zatem to nie było najlepsze. No już w tym miejscu mój rywal zdecydował się pobić z H na G5. Oczywiście ja odbijam z F na G5.
skoczek pod biciem, odchodzi na te wcześniej sobie tutaj przygotowane pole H7, no ale ja tutaj kolejnego mojego piona pcham z kolumny H. Ja tutaj konsekwentnie, bezlitośnie pcham te pionki na skrzydle królewskim na tego wrogiego króla. Zagrywam pion H4. Natomiast mój przeciwnik gra teraz skoczkiem do centrum, tutaj na E5. No, prawdopodobnie chce mieć jeszcze więcej figur tutaj w obronie, jeśli chodzi o te skrzydło królewskie. No ale tak jak już mówiłem, to nie jest zbyt dynamiczne. To jest trochę wolne, no bo ja zyskuję tempo. Pcham tego piona z kolumny H tutaj na H5. Moje pionki coraz bliżej 7-8 rzędu, tam gdzie znajduje się właśnie ten wrogi król. No i w tym miejscu pada ruch pion B5, który jest kontratakiem. No ale ten kontratak jest troszeczkę spóźniony. No bo ja tutaj chyba będę szybszy. Będę tutaj pierwszy. No bo gram tutaj już teraz na G6. No i już mój rywal nie ma czasu tutaj grabić materiału. Musi coś zrobić z tą groźbą. No groźba jest wyraźna. Tutaj pobicie na H7 skoczkę. W tym miejscu mój rywal pobił z F na G6. Ja oczywiście odbicie z H na G6. No i już jestem coraz bliżej sukcesu. Skok pod biciem musi odejść. Kolumna H zwolniła się dla mojej wieży. No, król będzie w opałach. To jest pewne. W tym miejscu skok pod biciem odchodzi na F6. No i tak naprawdę stąd zaczyna się już polowanie na czarnego monarchę. No a ja tutaj gram bezlitość. Gram swoim czarnopolowym gońcem. Tutaj, na H6, mówiąc do czarnych. Proszę bardzo, figura za darmo. Goniec z podbiciem piona. No ale czy czarne powinny tego gońca pobić? No to już jest pytanie, moi drodzy, do was. No jak chcecie, to zatrzymajcie nagranie. No i sprawdźcie tutaj swoje umiejętności taktyczne. Spróbujcie ustalić, co by się stało, jakby czarne zdecydowały się faktycznie tego gońca swoim pioneczkiem na H6 pobić. No dobra, no ale my wracamy do realiów tej partii. Tutaj mój przeciwnik nie w cienie bity, okazuje się, nie zechciał ułatwiać mi roboty, nie pobił tutaj tego gońca na H6, tylko zagrał skokiem z F na G4. Tutaj tak naprawdę grożąc, że teraz tego gońca pobije. No, albo też nawet zagra tutaj na F2 z widłami na te dwie wieże. No ale ja tak naprawdę już nie tracę czasu. Spisałem tego gońca na straty i postanowiłem pójść za ciosem. I tym gońcem pobijemy się tego piona na G7, aby jeszcze bardziej osłabić pozycję czarnego króla. No, król tutaj odbił tego gońca na G7. No i ja mam już teraz wieża H7 z szachem. Wygrywam tą figurę, jak się okazuje. Król tutaj pobił na G6. No i leci goniec tutaj na E7. Już figura, która została przed momentem przeze mnie poświęcona, jest już odbita. No zwróćmy uwagę na sytuację czarnego monarchy. No biedny ten król tutaj, ogołocony tak naprawdę, bez pionów, wystawiony na ataki tych krwiożerczych figur białych. No dobrze, gra jest kontynuowana jednak. Mój przeciwnik się nie poddaje. Gra swoim hetmanem tutaj, na D8, z atakiem na wieżę. No i teraz ta wieża na dobrą sprawę nie ma tutaj bezpiecznego odejścia. No ale ja tutaj, idąc za ciosem, święcąc materiał, gram swoim skoczkiem tutaj, na F5, dając protekcję dla wieży. Wieża jest teraz dla hetmana nietykalna. No ale równie dobrze zostawiając tego skoczka na pastwę losu. Pion może bić skoka na F5 i mój rywal tutaj, nie mając już za dużo czasu na zegarze, bez namysłu tego skoczka pobił. No ale ja mam teraz tempo. Zwróćmy uwagę na to, że ten pion tutaj na D6 jest teraz do wzięcia przez mojego hetmana. No i zacznie się tak naprawdę już prawdziwe polowanie. No bo ja oczywiście tego piona na D6 hetmanem biorę. Mamy szach. Król pod szachem. Król zmuszony odejść. No albo tutaj wybrać wariant polegający na zasłonie. Wieżą na F6. I tak też zagrał mój rywal. Oczywiście broni króla, tutaj przerywa szach i atakuje mojego hetmana na D6. No ale ja mam teraz kolejne tempo. Pion tutaj może pobić na F5 z szachem. Tak też się dzieje. W tym miejscu pion bije na F5, mamy szach, goniec odbija piona na F5. No ja tutaj, nie tracąc ani chwili dłużej, postanawiam pójść na wymianę hetmanów. Oczywiście z olbrzymią przewagą dla białych. Bije hetman na D8, następuje bicie wieża D8, wieża D8. No i przyjrzyjmy się pozycji. No, pozycja zdecydowanie faworyzuje kolor biały. Zwróćmy uwagę na sytuację czarnego króla. No, jestem tutaj tak wyeksponowany. Tutaj tak naprawdę wszystkie figury muszą być przy królu, tak aby go bronić. No bo te białe figury
zarówno te dwie wieże, jak i te dwie lekkie figury są bardzo aktywne, więc ten król nie będzie tutaj czuł się zbyt komfortowo. No partia co prawda trwała jeszcze kilka ruchów, wyglądało to mniej więcej tak. Białe w rozpaczy jeszcze tak naprawdę pobiły tego piona na A4, nastąpiło odbicie skoczkiem na A4, to ten skoczek na bandzie, ale co prawda tylko chwilowo. No i pozycja na czarnych, no nie ukrywajmy, jest opłakana tutaj. Dwie fajnie usytuowane wieże, aktywne, gotowe do ataku. Sytuacja dla czarnych, no już tak naprawdę robi się powolutku beznadziejna. Ten pion jest praktycznie nie do utrzymania dla czarnych, więc w tym miejscu nastąpiła kapitulacja. No, niektórzy mogą się spierać, że może jest przedwcześnie, że może jeszcze czarne mogły grać z pewnością, no ale musimy mieć też świadome, że to była partia 15-minutowa, czyli szachy szybkie. Tutaj miałem co prawda też mało czasu, ale rywal miał było jeszcze mniej. No i zwróćmy uwagę na to, że tutaj można było grać dalej, liczyć na jakiś cud, pomyłkę, błąd, ale jeśli chcecie, no możecie spróbować sobie przeanalizować, co by dalej się działo tutaj w dalszej kolejności. Zwróćmy uwagę na to, że tak naprawdę białe mogą powymieniać materiał w każdym momencie. Just like that. Bijąc przykładowo tego skoczka tutaj na G4, grając tutaj coś w stylu wieża G8 z szachem. Ten pion padnie, tak jak już mówiłem, te dwa piony ruszą do przodu. No będą praktycznie nie do zatrzymania. Więc tutaj moim zdaniem kapitulacja ze strony czarnej jak najbardziej uzasadniona. No dobrze, dziękuję za uwagę. Jeśli podobał Wam się film, dajcie łapkę w górę, dajcie komentarz i pozdrawiam wszystkich. Do usłyszenia.